Cześć kochany, dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka moich perełek dla dzidziusia z second handu, z lumpeksów, które słuchajcie, udało mi się dorwać, także zaczynam od pierwszych tutaj maniunich rzeczy. I to jest taka bluzeczka z Teda Bakera, słuchajcie, na rozmiar 3,6 miesięcy, coś takiego, bardzo, bardzo urocza. Słuchajcie, to jest wszystko poprane. Dobra, i poprasowane, chociaż i tak, jak widzicie, jak się to składa, to i tak to jest pogięte, no ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie do tego mam takie, również z Teda Bakera, piękne spodenki w różyczki. Może niekoniecznie do tej bluzeczki, ale właśnie z tej samej firmy. Dobra, następna rzecz to są, słuchajcie, taki, nie wiem, kombinezonik w kwiatuszki różowe na krótki rękawek i krótkie spodenki. Kolejny będzie również różowy. I takich kombinezoników, słuchajcie, mam mnóstwo. Naprawdę bardzo dużo tego można dorwać właśnie w lumpeksach. I te rzeczy, słuchajcie, kosztowały, ciężko mi powiedzieć, bo niektóre kupowałam w regularnych cenach, niektóre na połówkach, a niektóre po złotówce, więc no ale w granicach powiedzmy 5-6 zł. Przepiękne, przepiękne śpiochy z firmy Mama's Papas w gwiazdeczki. Taki brudny róż, no przepiękne i bardzo się cieszę, że udało mi się je dorwać, bo jakościowo są naprawdę rewelacyjne. Dobra, i teraz słuchajcie, kilka takich perełek, które udało mi się dorwać. Pierwsza z nich to w sumie nie mi się udało dorwać, tylko koleżance. Koleżance udało się dorwać i mi podarowała taki sweterek, słuchajcie, Gucci. O, już na większe dziecko, ale i tak się przyda. Mega, mega ciepły, będzie idealny, słuchajcie, na zimę. Nie wiem, ile ona za to zapłaciła, bo tak jak mówię, ona mi to po prostu podarowała. Więc taki sweterek, który jest naprawdę przesłodki. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, taka sukieneczka z bodami, tak? Z Gapa. Urocza. I to jest rozmiar 3-6 miesięcy, coś takiego. Następna perełka to jest, słuchajcie, bluzeczka Ralfa, różowiutka. I to też ma takie większe dziecko, ale to nieważne, będzie sobie leżeć i czekać. Fajny materiał i w lumpach naprawdę można dorwać fajne perełki. Kolejna rzecz to jest sukienusia z Benettona Baby, liliowa, z takim pięknym króliczkiem. Wygląda również uroczo. I słuchajcie, sukieneczka z Newbie, w takim łososiowym kolorze z koroneczką. I na cieplejsze dni idealna sama, na chłodniejsze białe body pod spód i też będzie białe śpiochy, białe body i też będzie bardzo to fajnie wyglądać. Kolejna z Newbie w różyczki, w takim pudrowo-brudnym różu, która jest przepiękna i to jest chyba moja ulubiona. Rewelacyjny materiał. Naprawdę, naprawdę super. I kolejna, ostatnia, to już jest taka na długi rękawek. Może służyć jako sukieneczka, może służyć jako taka bluzeczka, tunika. Też jest przepiękna. W takim, no to też w sumie jest taki brudny fiolet, można powiedzieć. W takie kwiatuszki. O, coś takiego, słuchajcie. I naprawdę w lumpach można dorwać ekstra, ekstra ciuchy. I te ciuszki, mówię, nie więcej na pewno niż 10 zł za sztukę zapłaciłam, więc jestem bardzo, bardzo z siebie zadowolona, że dorwałam takie piękne rzeczy. Oczywiście tych rzeczy jest dużo, dużo więcej. One są, słuchajcie, pochowane po szafach, ale tutaj Wam pokazałam takie najładniejsze, które udało mi się dorwać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to kciuki w górę. Dajcie znać, czy też polujecie na ciuszki dziecięce w lumpeksach i gdzie robicie zakupy, które lumpeksy są Waszymi ulubionymi. Ja, słuchajcie, robię w Lublinie zakupy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tak jak mówię, zachęcam do subskrypcji, kciuków w górę, buziaki. Pa, pa!